W poprzednim odcinku, okej, przeszliśmy rozdział dosyć szybko, szczerze mówiąc. Tu sporo straciliśmy tutaj. A to co znowu? Jest wiele możliwości. Żadna nie jest fajna. Ej, weź przestań. Oto nasz bilet do Królestwa Duchów. Nie, dość już strachów na dziś. W mojej kryształowej kuli majaczy wanna z gorącą wodą. Miłej zabawy. Proszę! Jessica! O mój Boże! O mój Boże! O kurwa! Interesujemy się pewnym mężczyzną, ale nie udało nam się na razie ustalić jego miejsca pobytu. Wiesz, na górze jest jeszcze to opuszczone sanatorium. Czy może się tam ukrywać? Oj. To nie tak miało być. 6 godzin do świtu. Okej. Strach. Jezu. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Po co on tu w ogóle przylazł, zamiast iść do innych? No proszę, mamy psy, dlatego że zaznaczyłem ich chyba 2 razy, nie? No i mamy 2 psy. Jest ich wniosek. Co on zrobił? Cholera. No dobra. Zobaczmy, co tu mamy. Po co on tu w ogóle przyszedł, szczerze mówiąc? Wiem, że kogoś tam gonił, no ale wy zjadł. Dobra. Powinien iść po resztę, jak zobaczył swoją martwą dziewczynę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Pytamy? Z psami nie będzie łatwo. Mogłem wybrać jakieś wolniejsze zwierzę. Wiem, że muszę iść tam na pewno w lewo, w prawo, do tej rezydencji, ale zobaczmy, może znajdziemy tutaj totem jakiś. A nie, nie wiem, czy tam schody jeszcze nie były po przeciwnej stronie. Ale olejmy, tu widzę jakąś kartkę. Bosko. Wylądowałem w najbardziej posranym miejscu na ziemi. Taka strzępa. Ze skutkiem natychmiastowym uznaje się dalsze użytkowanie obiektu i przebywanie na jego terenie za bezprawne. Okej, fajnie. Czyli pewnie zamknięte, ale w razie co podejdziemy do nich? No. Otwarte. Jestem zaskoczony, szczerze mówiąc. Nie mogę nic tutaj robić. Spojrzy się na nas, jest. Powinien się chociaż trochę trząść, nie? Otwieramy to? Nic to nie da. Hmm.
miejsce niezbyt przyjazne. Widziałem wcześniej to przejście tutaj na lewo, co jest. Nie tam musimy iść. Zajrzyjmy jeszcze tutaj. Tu nic nie ma. Patrz na to. Sanatorium. 1922 rok. To dawno. Admin. Idziemy do admina. No nie fajne miejsce. Coś tu jest. Aparat. Dość stary. Wchodzony aparat. Ja bym spróbował go włączyć, ale no nie mogłem. Co tu gdzieś się pewnie kręcą? Przejdźmy tędy w takim razie. Znajdziemy jakąś broń. Jeden pistolet wyrzucił. Kłopoty na górze Blackwood. Dziennikarz zatkowany na górze Blackwood. Z ochrony sanatorium. Dużo do czytania, olejmy trochę to. To. Aha, aparat. Bernstein został skonfiskowany i kłótnia się wywiązała i został wyrzucić. No a admin daje Godmona. Reśni tego koleżankę. Dobra, czyli tylko w tą stronę możemy iść. Tam po prostu tylko wskazówka była. Trochę słabo. I te psy tutaj są chyba. Próbujmy jeszcze tutaj się dostać. O Jezu, raport medyczny. Kogo my tu mamy? 12 górników przyjętych do placówki po zawale w kopalni akcji ratunkowej, które miały miejsce w Blackwood Pines. Rozpoznanie wstępne. Przyjmując 12 pacjentów do placówki medycznej w sanatorium, spodziewaliśmy się ludzi skrajnie wycieńczonych, zdezorientowanych, wychudzonych i umierających z głodu. Na szczęście stan zdrowia górników wydaje się stosunkowo dobry, nie stracili też dużo na wadze. Najprawdopodobniej udało im się znaleźć w kopalni jakieś zapasy żywności. U kilku starszych mężczyzn, zgodnie z przewidywaniami, stwierdzono zaburzenia czynności układu oddechowego, a także objawy zapalenia płuc. Trwające 23 uwięzienie odbiło się na ich psychice. Niektórzy członkowie grupy doznali szoku związanego z powrotem do cywilizacji i ponowna adaptacja sprawia im problemy. Choć ich fizyczny stan zdrowia jest znacznie lepszy niż oczekiwano, wydaje się, że czas spędzony w kopalni odcisnął piętno na pozostałych aspektach zdrowia. Leczenie. Ze względu na delikatny charakter niektórych... Jezu, jak to długie. Spodziewałem się, że to będzie krótkie akurat. Ze względu na delikatny charakter niektórych pacjentów zdecydowaliśmy się odciąć skrzydło sanatorium... Aha, skrzydło A. Sanatorium. Ewaluacja psychologiczna zostanie przeprowadzona tak prędko, jak to możliwe. Pacjenci z zaburzeniami czynności układu oddechowego zostali poddani bronchoskopii. Przepisano im także streptomycynę. Pozostali znajdują się pod ścisłą 24-godzinną obserwacją. Podpisano dr Nicholas Henry Fowlis Bowen. Okej. Okay. Ja to będzie krótsze, chciałem to przeczytać, bo to było bardziej takie istotne niż to, że jakiś tam fotograf został zaatakowany. Dobra, idziemy dalej do tych psów. Niestety. W stronę psów. Już mam godzinkę, szczerze mówiąc to jest pierwsza. Jeszcze gdzieś pół godzinki i na dzisiaj będziemy kończyć. Idziemy dalej pograć w WoWa. Dzisiaj Mountain Blade sobie odpuścimy. Ale jutro gdzieś po godzinie 22:30 podejrzewam, że gdzieś w tych godzinach będziemy grali znowu w Until Dawn. Jutro zaczniemy od Until Dawn.
Wtedy mam na popołudnie do pracy, dlatego tak późno jest stream. Twórzmy. O kurde. Ochyda. Jak zwykle krew. Przynajmniej mamy czym się bronić. Jak ty przyczepiłeś to do nogi? Akurat masz dżinsy, w których jest specjalne miejsce na maczetę. Bo każdy ma takie dżinsy, jak wyjeżdża w góry. Też takie nosicie, nie? Jak wyjeżdżacie w góry. Nie mówcie, że nie. Nie mówcie, że nie jesteście przygotowani na to. I nigdy nie nosicie takich dżinsów. To jest chyba... Fuck. To na razie idę w tą stronę. Ogólnie chciałem sprawdzić, co tutaj się znajduje. No właśnie, bo tu może być jakaś wskazówka. Co my tu mamy? Odpowiedź natychmiastowa. Należy za wszelką cenę trzymać reporterów i innych wiążących z daleka. No to już się dowiedzieliśmy. Telegram. Chyba rozumiem, czemu do pana... nie chcieli, żeby prasa tu węszyła. Nowe dane o wypadku przyjęto 12 ocalałych do sanatorium, możliwe urazy psychiczne, być może trzeba ich izolować. Miejscowa prasa zaczęła drążyć. Może stać się problem. Proszę o dalsze rady. Okay. No co ty? Oj, to sobie nie przeczytacie. Bo ja nie dam rady przesunąć teraz tej kamerki. To teraz się dowiedziałem, że nie będziecie mogli tego przeczytać na powtórce. Aj, wybaczcie. Trzeba będzie przesunąć kamerkę do następnego streama, nie? W inne miejsce. Ładne ujęcie. Szczerze mówiąc. Nic tu nie ma. Dziwne, że kamerę nam zmieniło, no to okej. Okay. Masz rację, że to kamerka zasłania. Zapomniałem o tym. Nie wiedziałem, że będzie zasłaniać następnego streama. Muszę zapamiętać, żeby przesunąć ją. Czurek? Co to coś jest? Ale nie mogę tego sprawdzić. To miejsce jest podejrzane. Czy to ręka? Zaraz, chwila. Moment. Nie dotykaj tego. Ty mnie karmił? No nie dotykaj tego, puść to. Puść to. Podziękujemy. Coś było takie... Jak mi się wydaje z tym, że... Ja bym tego nie dotykał po prostu. Coś z tą sobą było tam o ucinaniu palców. Olejmy. A, to miejsce robi się coraz ciekawsze. Zostaw to. Dziwna czaszka. To nie wyglądało na czaszkę. Za hałasy tam. Kurwa, naprawdę? Mam teraz szukać tej jebanej karty? Serio? Teraz mam jeszcze przy ciałach szukać. O Boże. Blisko zmarłego zmarłej. No, większość widzę, widzicie na tym ekranie, ale sporo zesłania, nie? Ale dacie radę, tak myślę. Dacie radę. Jak jest przesuwany tekst, to dacie radę przeczytać, mimo to. Okej. Okay. Nie
niniejszym poświadczam, że zajmowałem się zmarłą, począwszy od 8 marca 1951 do 24 lutego 1952 i widziałem ją żywą po raz ostatni w dniu 24 lutego 1952. Przyczyny śmierci: ciężkie rany, szarpane brzucha, obrażenia wewnętrzne w obszarze jamy brzusznej, utrata krwi w wyniku obrażeń. Do jej śmierci doszło w wyniku działania przyczyn zewnętrznych, przemoc. Proszę wypełnić także poniższe pole: wypadek, samobójstwo, zabójstwo. Wypadek, samobójstwo, zabójstwo, pochodzenie obrażeń, rany zadane ostrym przedmiotem, prawdopodobnie paznokciami. Dodatkowe uwagi, ewentualne dodatkowe uwagi proszę umieścić w przewidzianym na to polu na odwrocie. Podpisano doktor, dobra, walić tego doktora. Na spinacz, dokładnie. Przyszyjemy rękę na spinacz. Jak rozbić? No nie, ciało. Oj, ja jebie! Ale użyliłość. Dlatego, że wybrałem zombie, nie? W książce. I teraz pokazuje nam zombiaki. Sprawdźmy to. Dajmy za nim stanie. I z powrotem do góry. Niezły ten szpital jest, serio. Już dowiedzieliśmy się, że coś w tej kopalni tam było, nie? Oh fuck. Ciekawe jest to, że dostałem tutaj efekt motyla, chociaż nic praktycznie nie zrobiłem. Uciekałem. Aha, a możliwe, że jakbym stracił palce, to by mnie ten pies złapał, co? Widzicie, że coś było z tym związane? No proszę, psycholubił sobie gniazdko. Tak jesteśmy sprawni, dość dobrze, nie? Przynajmniej na razie. Radę zejść? Tak, znowu tutaj. Aha. Kurde. Może otwarty tutaj będzie już? A, mam kartę teraz, no. Dziwne, bo... Aha, dobra, on ją wyciągał. Ja myślałem, że on ją tam zostawił wtedy. No, podobno właśnie jak się kopnie psa w nos, on ma tak czuły nos, że zostawi nas w spokoju wtedy. Znaleźć na niego. Dobry piesek. No właśnie. Chociaż rozejrzyjmy się po pomieszczeniu najpierw. Tam pilnuje czegoś chyba. Jak się troszkę rozejrzyjmy. Coś jest. No, co
No w końcu będzie mu ciepło. Zakładaj. Rewolwer tam jest. Nie masz tą maczę tam sobie sięgnąć to? Co to jest? Mapa podglądowa, czy tam poglądowa, czy coś takiego. Ty, czekajcie, czy tu coś było w Wielkiej Stopie chyba? Zobaczcie, Bigfoot sighted in a... coś tam. Located man found dead. Ciekawe, nie? Faktycznie. Wielka Stopa jest, gdzieś tutaj. To nic tu nie widać. Wiesz, jest tak ciemno. Gdzie tam jest przejście, ale chciałbym jeszcze się rozejrzeć. Może znajdziemy coś jeszcze ciekawego. Skrzynka. Delikatnie ją podnieść tylko. No proszę. Mamy kości dla wilka. No możliwe, że z rekinem też. Zawsze to jest jakaś możliwość, chociaż z rekinem jest ciężej, nie? Z psem jest jeszcze możliwość ucieczki, a od rekina zbytnio nie uciekniemy. Chociaż jak jest bardzo blisko, to może być ciężko. Albo jak w Call of Duty przekręcić kark psu, nie? Dobra, szukamy tego psa, on gdzieś tu był. Było przejście dalej, się zastanawiam, czy teraz iść do tego, czy nie. Płaszczysz wilka? O, właśnie. Dobrze. To teraz nas osłaniaj, panie wilku. Hej, mały. Podoba się? Tak? Każdy potrzebuje trochę miłości, co? Aha, dobra. No, dobry piesek. Tu, tutaj się nie da przejść. Myślałem, że to jest przejście jakieś koło tego wilka. Czy tam psa. Jednak nie. Game jest tam w takim razie. Tam dalej, nie? Karik, waruj. Mówisz, że aplikacja na YouTube nie ma słownika, a telefon nie ma słownika? Nie powinien poprawiać? Wejdziemy w takim razie tutaj. Aha, czyli pewnie jakbym strzelił wtedy, to bym spłoszył tego psa może i bym mnie zaatakował, jakbym mu nie dał tej kości. Tak przynajmniej myślę, nie wiem, nie jestem pewny. Nic więcej nie ma. Tam z czasem już, no już końcówka czasu, co? Zejście na dół. Zejście na dół nigdy nie jest dobrym pomysłem. Mamy, jest coś. Cudem ocaleni. Co? Czekajcie, jeszcze raz. Co to jest?
cudem ocaleni. Uwieczniona powodzeniem akcja Artuka dowiązła górników więzionych w kopalni po katastrofie z 5 stycznia 1952. Okay. Ciekawie. Powiem wam, że nawet jestem zadowolony z tego, jak gra działa. Żadnych przemuleń nie było. No to chyba w porządku, no. Się obawiałem, że to będzie ciężko. Jeszcze zobaczę sobie później jakość, jak to dodam na YouTube, jak to będzie wyglądać. Wierzę, że będzie fajnie. Jakość nie będzie jakaś niezadowalająca. Tu coś jest. Chyba jednak nie. Śmigajmy w takim razie tutaj. No jasne, zamknięte. To znowu będziemy strzelać? Te naboje wytracimy na kłódki. Okej. Serio. Serio? Oh fuck. Podaj stąd. No chyba nic mu się tam nie stało, nie? Serio? Ej! Zamknięte! Kto to zamknął? Cholera, naprawdę mocno pojebane rzeczy się tu dziś dzieją. Ja to już wcześniej próbowałem wyjść i też było zamknięte, nie? Nie mogę przejść przez to? Przecież... Dlaczego sugerujesz, że mam nie iść tutaj? Nie mogę wierzyć, że Josh nie żyje. A ja bardziej w to, jak umarł. Chodzi mi raczej o to, że mogli się pomylić. Co? Może trzeba było iść do tej szopy i zobaczyć, czy to prawda. Nie wiem. Są rzeczy, których po zobaczeniu nie da się już nigdy więcej odwiedzić. Tak, chyba tak. Ale trzeba sprawdzić, żeby być pewnym. Ja tam im wierzę na słowo. Ta! Siekiera. Od razu jakoś lepiej się czuję. Dawaj, siekierę. To mi jest w ogóle wbita w ścianę. To jest najdziwniejsze. Dobrze, ma siekierę. Fajnie. Czy tam drzwi była wbita? Nie wiem. Mat, zamknięte! Weź, rozwal te drzwi, dobra? Hej, moment, jak zaczniemy robić w drzwi, to ten przyjemniaczek nas usłyszy. A masz jakiś lepszy pomysł? Ech, nie wiem. A może... Patrz! Co? Okno. Świetnie, Matt. Szkoda tylko, że zmieści się tam co najwyżej moja pomadka. Nie, chodź. Nie wciśniesz się tam, wielkoludzie. Ty się wciśniesz. Byłaś tam. Ech, ja nie dam rady, ale ty tak. Odbiło ci? Chcesz wcisnąć mój tyłek w taką dziurę? W ciasne jeansy jakoś dajesz radę go wcisnąć. Że co, proszę? To talent. Jak jej pocisnął? Nie, nie ma opcji, Mondralo. Znając życie, ten psychol siedzi sobie właśnie pod tym oknem i tylko czeka, żeby zrobić ze mnie pina coladę. Chociaż on... W porządku. No tak. Wezmę zamach i jak nie... A, po prostu to zrób! Czyli tak mamy to rozwalić. No fajnie. Nie, trochę słabo. Serio, ja przyciemniałem, bo wydawało mi się, że właśnie za jasno było. Ale wiesz, to zawsze zależy od czyjegoś monitora, nie? Może ja mam po prostu jasny monitor i dlatego tak to mnie jest za jasno było. Nie mów tak! Ale powiem wam ci, że ja widzę piksele. Na nagranie może być inaczej. Ale nie jest aż tak daleko, nie? To skoczysz? Jestem dobry, ale nie aż tak. Mimo wszystko dzięki. Matt, skoro nie dasz rady przeskoczyć, to co my teraz zrobimy? Nie mam pojęcia.
trochę tutaj... Boże, wszystko tutaj jest wszystko totalnie powalone. Mam wrażenie, że dobrze wiedzieli, co robią. Można wyjść z powrotem. Rozejrzmy się jeszcze. To się świeciło. No tam coś krwią jest napisane, no. Ktoś tu urządził. Naprawdę niezły Saigon. Straszny bajzel. Ta stacja już wcześniej to był szrot, ale teraz... Hej, patrz! Wieża przeciwpożarowa. Te Magellan, może by tak uruchomić kolejkę i stąd pryskać, zamiast gapić się na mapę, he? Jakie milutkie. Cofam, Suba. Ej, no nie cofaj, Suba. Nic nie zrobiłem takiego złego. To żeś trafiła. Nic nie mogę tu zrobić? Super. No, nie ma kluczyka. Nie ma kluczyków, nie ma wagonika. Czyli nic nie wskuramy. A co z tą wieżą przeciwpożarową? Tą z mapy? No, jest to jakieś wyjście. Może jest tam radio, telefon albo coś. W sumie powinno być, nie? Pewnie tak. Matt, musimy dostać się do tego radia. Może wróćmy? Nie wiem, to niby mogłoby się udać, ale wiesz, chyba raczej powinniśmy jednak wrócić do schroniska. Nie powinniśmy oddzielać się od reszty na tak długo. Co? Naprawdę? Co ty masz za jazdę z tym wracaniem do schroniska? Ale ja mam to odpalenie z Playa 4, a nie mam Playa Pro nawet, więc... Nie bądź cipa, Matt, musimy to zrobić. Nic nie zmienię, w jakiej rozdzielczości jest gra odpalona i w ilu klatkach, nie? I co, i tak idziemy tam? No fajnie. I co? Co tam robisz, ślicznotka? Wydostaje nas. I swojego tyłka przez okno nie chciała wcisnąć, a tu wciśnie swój tyłek od razu. No dobra, myślałem, że ona tam będzie wchodzić. A to jednak tylko drabinkę sięgnęła. Może szybciej. Proszę, co się nawinęło? Idziesz ze mną, koleżko. No pewnie, tylko trochę szybciej. Chodź na dół, możemy spokojnie przejść tędy do wieży. W porządku? Jakbym jej nie złapał, to by już zginęła. Dzięki, wiesz co, może ty idź pierwszy, żeby mnie chronić? Okej. Okej, pomału. Okay. Dobra. O mój Boże. Prawie. Chyba zaraz zemdleję. Nie patrz w dół. Nie w tą stronę. Okej. Okej. Idziesz, młoda? Znaczy sobie, no młoda nie będzie. Ja cię kręcę. Dobrze, że już po wszystkim. Święte słowa. Jak gra jest za cicho do mojego głosu, to mówcie, nie? Bo może ja za głośno mówię. Nic nie słyszycie, co w grze się dzieje. Jest! Posążek Inosa. Okej. Okay. Ten pomocy. Czyli Matt powinien wziąć pistolet na flary. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo może wcześniej go powinniśmy zebrać gdzieś. A teraz to już za późno. A co jeśli nie zadziała? Co? No radio! Zadziała. Ale jeśli nie zadziała, to co zrobimy? Możemy po prostu zejść sami. Zejść skąd? Z tej góry. Żartujesz sobie? Co za problem? Przecież nie unosi się w powietrzu. Równie dobrze by mogła, przecież jest ciemno. Spoko.
Może nie będziemy musieli. Myślisz, że ten psychopata nam odpuści i po prostu sobie pójdzie? Zaraz. No co jest? A może powinniśmy znaleźć jakieś bezpieczne miejsce? Trochę przeczekam. Na pewno łatwiej będzie coś zadziałać jutro rano. Może i tak. Byle nie w schronisku. On się właśnie tego spodziewa. Tutaj się nie spodziewa. Brzmi logicznie, nie? Tak, widzę. Świeci się. Chcesz to sejić? Ja tu mam ważniejsze sprawy na głowie. Kolejny pasażer. Totemik. Okej, Chris i Ashley uciekali przed czymś i zamknęli drzwi. Mi się przynajmniej wydaje. Chcę sprawdzić. No proszę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, co ja robię teraz. O! Telefon! Czekajcie, komuś tutaj wpadł telefon? A chyba wiem komu. Weź, właśnie. Myślałem, że policja przetrząsnęła całą okolicę. Wygląda na to, że go przegapili. Plus 5 łaski i nosa, nie? Gdzie w tym kierunku one uciekały chyba. Nie, dobra, tam nie mogę już dalej iść. Ważne, że telefon znalazłem. Tam wyje. Chyba niedźwiedzie. Nie wiem, co tak wyje. Serio? Bądź teraz podwójnie ostrożna, Anne. Tak jest, Matt. Jeśli mam coś do powiedzenia, wolałabym nie kończyć tego uroczego wieczoru spadnięciem w przepaść. Nie, dobra, to nie to. Dobrze. Ja mam iść teraz. Jelenie atakują. Dlaczego jelenie nas atakują? Gdyżby łaska Adanosa sprzyjała nam i te zwierzęta chcą nam pomóc? Wyborna muzyka. Wreszcie spokój. Ona słucha takiej muzyki? Wygląda, żeby słuchała takiej muzyki akurat teraz. Coś za oknem będzie pewnie. W ogóle... Ja myślałem, że to okno... A to gościu tu stał. Halo? Widzieliście to? To było Co mocne. Wy? Co wy tam robicie? Straszycie? Okej. Okay. Jeszcze podchodzi do kamery. Ktoś miał wyobraźnię. Dobra, śmigajmy. O, coś tu było. Skarpeta? Serio? Ten, kto to zrobił, może już zapomnieć o prezencie na gwiazdkę. Słaby numer ludziska. Totalnie. Może chociaż ubierz tą skarpetę, jak już... Dobra. Chris? Balonik? Jak Proszę? W tym, w to. Co u diabła? Nie? Czekajcie, w tą stronę chyba, co? Chyba tu powinniśmy iść.
dobra, trzymaj się w takim razie, kapitan. Ja i tak chcę dokończyć tylko rozdział i będziemy też kończyć. To głośno strasznie. Nie mam tak głośno dźwięków, a tutaj to tak walnęło. Pełno balonów. Dokończymy rozdział i też już będę kończyć na dzisiaj. Jutro będziemy jechać dalej. Trochę już jednak przesadzacie, okej? Mam balony ze strzałkami. Drzemyłacha z tego, że sam nosi tylko ręcznik. Ale teraz mam już tego naprawdę dość, dobra? Pośmialiście się już? Nie mam iść na sam dół. No fajnie. Dlaczego zawsze musimy iść w dół? Chcieliście mnie wystraszyć, to brawo! Udało się! Dobra. Chyba na samym dole. Aha, już nie mogę sterować. Myślę, że chociaż jakiś świecznik, żeby kogoś trzepnąć w razie W. Może. Trochę dziwne. Nie. Tajemniczy but. Ej! Ludziska, dajcie spokój! Kończymy już z tym! Ja naprawdę bardzo nie przepadam za taką ciszą! Chciałeś nie mieć ciszy, to proszę bardzo. Witaj, Samantha. Szukasz mnie? Rozglądanie się niewiele ci pomoże, Samantha. Zobaczysz tylko to, co chcę, żebyś zobaczyła. A mam ci sporo do pokazania. Co się dzieje? Otwórz oczy. O Boże! Jest całkiem ładna, nieprawdaż? Piękna ptaszyna w kombi. Ciekawe, czy ma jakieś pojęcie o tym, co ją czeka. Myślisz, że to ostatnie szczęśliwe chwile w życiu tego stworzenia? Co pokazujesz? A czemu oglądasz? Aha, zbliżenie operatora, oczywiście. Co powiesz na to? Dam ci 10 sekund. 9. 8. Nie. 7. Błagam, nie! Sam. A gdzie pozostałe 6 sekund? Rzuć wazon. Wow. Symulacja witania wazonem. Przestań będziesz się chować. To nie jest dobry pomysł się chować w takim miejscu. On nie zdążył prawie. Próbujmy się ukryć, co? Sam, czemu się chowasz? Sam! Po co odwlekać nieuniknione? Okej, ja nie drgnąłem. Czemu oszukujesz się, że zdołasz uciec? Nie wiesz, że mogę cię znaleźć po zapachu? Czuję twój strach. Jakby taki dziwny, to ty nie jesteś. Mam cię. Czeka. Kurde. Jednak ją złapał. Ale liczyłem, że się uda. Ekscytujące, prawda? Dobra robota! Najlepszą broną jest atak, dostałem achievement. Ale że co? Nic nie atakowałem. Tyle ciężkiej pracy poszło na badanie źródeł twoich lęków. A ty to zwyczajnie zaprzepaszczasz. Twój paniczny strach przed odosobnieniem obracasz się przeciw tym, na których cierpieniu tak desperacko ci zależało.
Czy było warto